Wieczór, słuchamy. Witam, dobry wieczór. Dobry. Nie mam teraz dużo czasu gadać. Mam dobry pomysł, jak obejść ten problem, jeżeli chodzi o progi wyborcze. No. Ale to proszę zadzwonić do mnie między jutro 14 a 16. A do kogo? Jakie imię, kamrat, masz? Darek z Warszawy. Dobra. To znaczy opiera to się na tym, żeby podejść do sprawy tak, jak podchodzi mniejszość niemiecka, czyli na zasadzie tej takiej ordynacji bez progu wyborczego. Czyli... A czy widziałeś w Sejmie jakąś inną mniejszość niż niemiecką? Widział. Nie, poważnie się pytam. No widziałem mniejszość niemiecką, tak. Tak. A czy widziałeś niemiecką? Jeszcze jakąś inną mniejszość niż niemiecką w Sejmie? Ale jak widziałeś? No tak jak tego jednego Niemca, czy tak jak jest tam mniejszość niemiecka w Sejmie, czy widziałaś inną osobę jak mniejszość niemiecka? Nie, mi chodzi nie o to, czy ja widziałem. My nie jesteśmy na ty, prawda? A, to mamy taką formę, nie przejmuj się, Darek. Marcin skrótem leci, bo to my w ogóle skrótem lecimy. Aha. O co chodzi, że na ty? No bo mówisz do niego ty, a on może nie lubi. No preferuję taką formę zwyczajową. Kamrat. Poczekaj, no posłuchamy. Tak. To jak to zrobić, powiedz mi, Darek? Jak to? My nie jesteśmy żadną mniejszością, jesteśmy Polakami, trudno będzie. Proponuję podejść do sprawy tak. Jak jest w Polsce mniejszość niemiecka, to rejestrować się jako mniejszość polska, czyli kamraci to są zadam Polacy, zadam ci wielce czcigodny Darku Weldaro Warszawski jeszcze raz pytanie. Czy widziałeś w Sejmie jakąś inną mniejszość poza niemiecką? Nie widziałem, nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem dlaczego inne mniejszości... A to dlatego, że sprawo ordynacja wyborcza jako jedyną mniejszość, która może otrzymać mandat w ramach mniejszości niemieckiej, uznaje mniejszość niemiecką. Jak sobie zrobisz mniejszość pedalską, mniejszość obijaną migdałkowo, mniejszość lewacką, mniejszość radziecką, to ona się nie dostanie, bo prawo wyborcze, ordynacja tego nie przewiduje. No... Także nic z tego nie będzie. No ale trzymajmy się faktów. No właśnie się trzymamy faktów. Więc jest tak, jak jest. Panie Daro. W Polsce, tak. No. Tak. Dawaj, Darek. W Polsce? W Polsce są polskojęzyczni. Oni stanowią taką jakby narodową większość, tak? A my pozostajemy Polakami, czyli taką, to jest taka mniejszość. Oni mówią językiem polskojęzycznym, my mówimy językiem polskim, czy tam kumratojęzycznym, więc rejestrujmy się jako Polacy, mniejszość polskojęzyczna. I może wtedy się uda przejść te wszystkie problemy. Nie uda się. Stracimy listę. Już wiesz, żydostwo... Darek, ja ci powiem tak, od początku ci mówiłem Daro, bo wiem, kim jesteś, także spuszczam po tobie woto za to kumratojęzyczny i spierdam po prostu. Co za kurwa buraczko by to pierdolone? Nawet nie przedstawi się, nie powie, ale co ty, jak, ja i będzie cię pouczał. Jak się... i to wiesz... Ty...